go to the corners. Spodenki brązowe. Tu widzimy tutaj Lakockiego. Ma przewagę zdecydowaną wzrostu. No, ale agresja od początku ze strony Sirokiego. Ale wygląda na to, że dosyć szybko utemperuje go Lakocki. Już niewiele brakowało, aby lewym sierpowym posłał na deski Czecha. Mocne ciosy z jednej i z drugiej strony. Lakocki zyskuje przewagę. Nie odpuszcza, to mi się podoba. Tutaj jak już dopadł przy linach, to kilka ciosów pakował. A tutaj zacięta od razu bójka od pierwszego ogonu, od pierwszego ciosu. Nie odpuszcza Siroki. Siroki też trafia. Pan Lachocki trochę jest zdenerwowany. Jego debiut. Chce się pokazać jak najlepiej. Widać tutaj przyzwyczajenia Sirokiego z MMA, tam przy ataku te zostają nogi, trochę praca nóg jest inna tutaj technicznie. Widać, że boksersko lepiej ułożony jest Lakocki. No, lepiej Lakocki czuje się w półdystansie, ma tam lepszy przegląd. No, ale Siroki stara się nadrobić agresją. Ostatnie sekundy trochę spadło tempo, chyba oby już podmęczeni, ale ta pierwsza runda by się w szaleńczym tempie się odbywała. Ta końcówka walki chyba przesądza, kto tutaj był lepszy. No to już było po gongu. Oczywiście te dwa ostatnie ciosy chyba... Przeprosił. Lakocki, ale tam był już, ugięły się nogi. I drugie starcie pojedynku Petra Lakockiego z Janem Sirokim. Pierwsza runda dla Lakockiego. Chyba opanował też tremę. Tutaj trener jego krzyczał w narożniku, że to musi być teraz twoja runda, że już opanowałeś sytuację. Ale nadal to jest bójka. Potężny cios z jednej i z drugiej strony. Kto kogo tutaj złamie? No, też kondycyjnie nie jest łatwo wytrzymać takie tempo walki, nawet jeśli to tylko cztery rundy. Ale o co ja chcę, to dobrze boksuje lewą ręką. Przed chwilą kilka razy trafił mocnym lewym prostym, lewym sierpowym. Zaczyna wykorzystywać lepsze wyszkolenie techniczne Lakocki. Prawy. Rolowanie barkiem w obronie zachęca Czecha do ataku. Ale sekundant krzyczy do niego, żeby wyszedł w końcu z narożnika.
Wyszedł. Zaskoczył Lakockiego tym nieustannym atakiem Siroki. No jest już mocno zmęczony Siroki, powoli i powoli mam wrażenie jest coraz mniej stabilny. Nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy odczuwanych ciosów, to jednak Lakocki jest precyzyjniejszy w tym swoim boksie. Sirkiem odmówić ambicji. Dla żarta walka. Nie odpuszcza Siroki. No i runda wydaje mi się bardziej wyrównana, ale ciągle to mówił na korzyść, że znów zaczyna od ataku Siroki. Nastawił się zgodnie z zaleceniem narożnika na boksowanie. Boksuje przede wszystkim w tej chwili ciosami prostymi i to przynosi efekt. Siroki chyba płaci za ten szaleńczy atak w poprzedniej rundzie. Tym razem już nie ma takiej energii w tych atakach. No ale też nie ma umiejętności, żeby skrócić dystans. I w wcześniejszych starciach, jeśli Lachowski wdawał się w bójkę, to był w zasięgu ciosów Sirokiego. No tutaj na razie nie. Wykorzystuje przewagę zasięgu rąk, lepszego, lewego, prostego. No i tak powinien boksować, no bo w bójce jego szanse na zwycięstwo maleją. Prawy w krótkim odstępie czasu i wzroki. O, ma odrobinę miękkie nogi. Ale Kocki to poczuł i włączył wsteczny bieg. Próbuje wygrać przed czasem. No, Siroki jednak. Nie odpuszcza. Tak. Nie odpuszcza, tak. Zacięty. No żadne ciosy nie powstrzymują Sirokiego. Dostał kilka mocnych bąk, prawy, teraz lewy. I nadal do przodu. To jest jego żywioł, to jest jego taktyka. Zamęczyć rywala, ale pod koniec rundy był naprawdę zraniony. Reprezentuje tutaj boks techniczny. Przypominam, że Siroki to przede wszystkim zawodnik MMA, ponad 30 walk. Także na KSW.
operatorze też. W końcu mądrze taktycznie zaczął boksować Lakowski, czyli stara się wyprzedzać rywala, boksuje prostymi. No i proszę. Tylko niepotrzebnie. No dobrze, uciekł spod linii. Walka z takim przeciwnikiem jak Jan Syrokin nie jest prostą rzeczą, bo naprawdę on tutaj braki techniczne, to, że zostawia nogi z tyłu, nadrabia agresją, dodaje mocne ciosy. I Lakocki też przyjął w tej walce sporo. Wygrywa ten pojedynek, ale rzeczywiście ta nieustępliwość Syrokiego, to, że przyjmuje ciosy i atakuje nadal, sprawia duże kłopoty Lakockiemu. No proszę, teraz coraz częściej widzimy go przy linach. Syroki jakby w czwartym starciu złapał drugi oddech. Naprawdę jest bardzo aktywny. Cały czas stara się być blisko przeciwnika. Tam się czuje bezpieczniejszy. Ale zmęczony jest Syroki. Bardziej zmęczony niż Lakocki, ale serce do walki ma olbrzymie. No proszę, teraz się zachwiał po tej prawej kontrze. Jeszcze jeden cios, następny. Ile zostało do końca? 40 sekund. Może być tutaj knockdown. Idzie do przodu, ale nie zadaje w ogóle ciosów Syroki. Ale chce się przykleić. Urwać trochę sekund. Na pewno sporo zdrowia kosztuje. Będzie kosztowała to walka Jana Syrokiego. No już. Jest knockout. Myślę, że to tutaj sędzia troszeczkę spóźnił się z akcją, bo to nie było potrzebne. Lekarz poruszony jest do ringu. Tak, sędzia mógł to wcześniej przerwać. Widać, że już się zataczał ze zmęczenia po ciosach. Nie zadawał ciosu, przede wszystkim nie zadawał ciosów i... Tutaj o jeden cios za dużo przyjął. Proszę Państwa.